Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Far Cry 6. Naszym zadaniem jest teraz spotkać się z Huliem, który czeka na nas na farmie Perez. I zobaczmy sobie, mamy zaznaczone, dobra. Tutaj prawdopodobnie możemy przez tą jaskinię się przedostać. Supremo. Pierwszy raz będziemy mieli okazję właśnie użycia tego. Supremo mają unikalne zdolności. Uruchom swoje Supremo albo RB. Likwidowanie żołnierzy o wiele szybciej doładowuje twoje Supremo. Okej, lecimy. Coś tutaj może zleży. Nie, nic nie ma. A, tutaj pokazują mi te znaki. No tak, żebym się nie zgubił przypadkiem. O, tyrolka. Warsztat. Czy coś mogę zrobić? Ale to tylko wygląd mogę spersonalizować. No dobra, ale tak fajnie, fajnie wygląda, okej. Wisiorki jeszcze mogę jakieś zawiesić. Okej, gdzie ta linka? Właśnie. Najlepiej spadochron użyć. I sobie dolecieć. Didn't think you'd show. No zaraz jakąś torbę buchnijmy. Listen, I'm not going to bullshit you. I wanted to do this alone, but Clara gave me an order. I can handle myself. Don't give a shit. So could Lita. She should be here right now, but instead, I get you. And I'm supposed to be in Miami, but instead, my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. So, truce? Enough talk. Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. Step three, we get the fuck out of there. And Castillo gets a nice, pretty message from Libertad. Okay. Take this fajne gear. Zadanie się szykuje. And more importantly, Castillo's fucking poison. Rękawice Fuego, przedmiot na garstek. Zobaczmy, co to nam doda. Maska ochronna też. Dodatkowo, ale przedmiot na garstek tutaj. Kiedy staniesz w ogniu, płomienie automatycznie gasną. A. Użyjmy to. Pewnie to się przyda nam teraz. Protective gear in the right situation will keep you alive. Yeah, right tool for the right job. I'm hearing. Not a lot lately. Nie, to już wszystko mamy, okej. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you, Klaus. No. Anton Castillo killed Lita. No, if fajnie, fajnie się dzieje. It would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, you need to know about the poison. You mean that shit they spray on the leaves? Its real name is PG-240.
But we call it the poison because it fucks up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick. Aha. Like deep down sick. And if that doesn't get you, the cancer that moves no inside dobra. You. Konyo. So you're military. Marksman? Closest up? What's your thing? I'm good with guns. We get along. We'll start thinking. That gear I gave you was good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Szybciej się chce kogoś zabić. Na górę? I co, snajpa będzie? Ja pierwszy. Ej. Za szybko. Używaj kamery w telefonie, żeby prowadzić rozpoznanie wybranego miejsca i oznaczyć żołnierzy. Oznaczenie żołnierzy ujawni ich słabe punkty. Użyj stołu warsztata tak, żeby wytwarzać. No dobra, to już wiemy to przecież. We'll burn this fucking place to the ground. Fajnie się. O kurde, co to? Jaka muza fajna leci. Bella ciao. Bella ciao. No pięknie. Dobra. Ciekawe, na ile nam wystarczy. Sporo tego, dopiero 24%. Ale tam jeszcze baczka chyba buchnie. O, w ten sposób. Też ładnie można. Też nie. Musimy zdobyć paliwo. Też robi robotę, nie będę ukrywał. Mołotow. O, jest benzyna. A, muszę tego krokodyla naszego ożywić, bo spłonął. El movimiento.
Nie, muszę koniecznie paliwo znaleźć. Ewentualnie mołotowy. Jakiś mocniejszy. Leki, dobra. Jest 300. No to lecimy dalej. A zaraz. Teraz. O, wiesz ty, zostaw krokodyla. Dobra, tutaj trzeba komuś pomóc. Nie ma za co. Lecimy dalej palić. Dobra, 70%, całkiem już nieźle. To już wszystko spalone. Szukajmy więc dalej. Tutaj? Już teraz nie wiem, które są spalone, które nie. Te są spalone. Okej. Może pozabijam
tych przeciwników szybko tutaj. Co jest? Szybka pomoc dla krokodyla. O, tam. Tam widzę. Dobra, teraz tylko znowu muszę znaleźć do miotacza amunicję. Tutaj może? Tego nie można jakoś zniszczyć? Zobaczmy, co na górze. A na górze nic. No cóż, muszę znaleźć benzynę. Może tutaj? Co to? O, pendrive. 1 z 15, to jest znajdźka. I jakaś mapa. No, zebrano piosenkę z pendrive'a. Okej. Czyli jest to rodzaj znajdźki. Pozbierajmy sobie w takim razie wszystko, co tutaj możemy znaleźć. Zaraz jeszcze, no dalej nie ma. Jakieś notatki. W pobliżu składu paliwa baza widziano podejrzane osoby. Mogło dojść do kradzieży benzyny. Należy przeszukać wszystkich cywilów. O, to jakiś... jakiś dodatkowy cel, jakieś dodatkowe zadanie. Przejąć bazę trzeba. Okej. Ale ja bym jednak wrócił do tego... tutaj. Właśnie. Mogę zniszczyć żółte zbiorniki z trucizną za pomocą ładunków wybuchowych. Mogę użyć tostedatora, by spalić czerwony tytoń. O, co to nie, złom.
A, że takie coś. O. I tego właśnie nam było trzeba. Dobra. Lecimy. Lecimy zjarać ten tytoń. Okej. Nie żałujmy sobie. Miejmy nadzieję, że wystarczy tylko. Ale ładnie się pali, więc... ...95%, 6. Tutaj jeszcze, tak? Dobra, 7. Dopali się. 99. 100. Okej. Okay. Wróć razem do dużej kamiennej wieży. Wróćmy razem. Czyli tutaj. Kurde, ta muza tutaj tak tłucze głośno, że ja nie słyszę prawie nic. A, on jeszcze musi z nami. Oje, this is just the beginning. I bet they see the smoke from Esperanza. Siadaj. Don't fuck around. Castillo will get the message now. Co ty robisz, gościu? Motherfuckers. Hell of a fight. Hey. Może zajdę z tego konia jednego. This is just the beginning. Shit, you really can hold your own. I don't want to say I told you so, but... Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. Si. Listen, if you were good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Okej, czyli zrealizowaliśmy cel. Coś dostaniemy za to? Jakieś punkty? No okej, tylko co teraz? Czy ja tutaj jeszcze czegoś nie zrobiłem? Można było ten skład jeszcze jakoś zaliczyć? Okej, spójrzmy do dziennika. W dzienniku mamy... A, dodatkowe zadanie, przejąć bazę. A tak, to nic nie mamy. Więcej, no dobra, przejmijmy tą bazę. W takim razie. Tylko mińmy sobie. Clara, I hope you can see the smoke from where you are. Aha, ktoś już do nas barabanie oczywiście. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman. Which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. You're building bridges from the world. It's your gift.
która zapewne chciałby nas zabić. Tak podejrzewam. Danny, my scouts tell me you're close to the fuel depot. It's an FND base now. And you want me to take it? Si. The army has bases all over here. We want freedom? We need to break their grip on the island. I'll do what I can, Clara. Okej, zbliżamy się do bazy. Libertad needs that fuel. So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, yeah, I got you. Okej, tu mamy dwóch. No dobra, się zastanawiam, jak tutaj po cichu. Można jakoś odwrócić uwagę, rzucić kamieniem? Nie, idzie. Idzie. No i elegancko. Okej, na głośno. Załatwimy to w takim razie. Wracaj. Tam jest. Dobre. Ręka połamana. Zobaczmy, czy z tyłu nikt się nie czai. Okej. Jeszcze więcej oddziałów. Okej, mamy klucz jakiś. Okej, widzę. Szybka reanimacja krokodyla. Ruszaj, wariacie, i pomagaj. Pogłaszczę, żeby lepiej ci szło. Masz smakołykasa. I grzejemy. To był ostatni przeciwnik w tej bazie. Okej, też fajnie. Okej, baza zdobyta. Jakieś
wykorzystam współczynniki, dostępna jest szybka podróż. No i dobra, ja również sobie w tym momencie dokończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.